rozpoczęciem obsługi zwolnij sprężynę załączającą i otwórz styki główne wyłącznika. Naciśnięcie przycisku włącz spowoduje zwolnienie sprężyny. Naciśnięcie przycisku wyłącz spowoduje otwarcie styków. Indykatory powinny wskazywać stan otwarcia wyłącznika i nienaładowanej sprężyny. Aby zdjąć przednią osłonę wyłącznika, odkręć cztery śruby znajdujące się w jej narożnikach. Następnie obniż dźwignię napędu ręcznego, aby ułatwić sobie zdejmowanie osłony. Cewki są zamontowane nad przyciskami włącz, wyłącz, on-off. Pociągnij za mechanizm blokujący w miejscu, gdzie jest oznaczenie pull. Umieść odpowiednią cewkę sterującą we właściwym miejscu. Gniazdo SHUV i UVSV dla wyzwalacza wzrostowego lub podnapięciowego. Oraz gniazdo cewki załączającej oznaczonej symbolem CC. Następnie postępuj zgodnie z metodą instalacji. Po odpowiednim umieszczeniu cewek naciśnij mechanizm blokujący, aby je unieruchomić. W przypadku wyłącznika w wersji wysuwnej podłącz złącza cewki do interfejsu zacisków. W odpowiednim miejscu oznaczenia SHUV2 lub UVSH2 oraz CC. Umieść listwę zaciskową w podstawie znajdującej się na górze kasety. Zablokuj ją za pomocą śrub ćwierćobrotowych znajdujących się na uchwycie listwy. W przypadku wyłącznika w wersji stacjonarnej podłącz złącze cewki do interfejsu zacisków w odpowiednim miejscu. Zamocuj z powrotem interfejs złączy za pomocą śrub ćwierćobrotowych. Podczas podłączania przewodów przestrzegaj schematu elektrycznego, który jest dostępny w dokumentacji technicznej. Aby zamocować przednią pokrywę wyłącznika ACB, pociągnij dźwignię napędu, załóż pokrywę i przykręć ją czterema śrubami.